Cześć. Dzisiejszy film jest odpowiedzią na wyzwanie rzucone mi przez Kubę z kanału Drewniany Dom. Akcja nazywa się Wooden Help Challenge i ma na celu zebranie środków na leczenie pani Zofii. Zatem kochani, nie bądźmy obojętni. Dołóżmy choćby symboliczną cegiełkę. Więcej informacji o całej akcji oraz link do zbiórki znajdziecie w opisie. Bazę pracy stanowi fragment starej brzozowej deski i aby móc na nim dalej pracować, muszę go oczyścić. Po szlifowaniu deski opalam ją palnikiem, a następnie przy pomocy szczotki drucianej usuwam zwęglone cząsteczki. Po dokładnym wyszczotkowaniu deski maluję ją bajcą w kolorze orzech ciemny, a następnie zabezpieczam lakierem. To jest przepięknej urody papier ryżowy. Aniołka częściowo wycinam, a częściowo wyrywam. Miejsce, w którym będę przyklejała aniołka, bielę dość mocno, jednak nie maluję go dokładnie na biało, dlatego że chcę uzyskać efekt zbliżony do starej ikony. Białą farbę zabezpieczam lakierem. Miejsce pod papier ryżowy smeruję klejem do dekupaż. Następnie układam na nim papier i kolejny raz smeruję od góry klejem. Miejsca, w których papier ryżowy wystaje poza bieloną część deski, są ciemne, dlatego muszę je nieco podmalować. Używam do tego delikatnie rozwodnionej farby, nakładam ją pędzelkiem, a następnie rozcieram ręcznikiem papierowym. Muszę domalować też fragment aureoli. Znalazłam plastikowe wieczko, które idealnie sprawdzi się jako szablon. To jest pasta woskowa Kameleon. Nakładam ją na aureole oraz na skrzydła anioła, a następnie delikatnie rozcieram.
kilku miejscach dodaję też nieco złotej pasty woskowej. Gotowa praca prezentuje się tak. Listę produktów, których użyłam do jej stworzenia, zostawiam w opisie. Bardzo dziękuję Kubie za nominację, natomiast ja ze swojej strony nominuję Alicję z kanału Kreatywna Ala.